Biegniemy do końca!
robi? Ser! Dawaj, Szymon, szybko! Nie, brawo, brawo! Drodzy rodzice, dopingujemy wszystkie dzieci! Trzy numer! 3 minuty 41 sekund! Teraz biegnie drugi uczestnik! Biegnie, biegnie do końca! Drugie miejsce! Brawo! Walka o trzecie miejsce! Walczycie! Walczycie o podium! Nie! 46! Trzecie miejsce! 68! 66! Do końca biegniemy! 56, 57, 60, 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 60
wygrali z numerem. Nie miałeś? Bez numeru. Nazwisko. Jak? Łazowski? Piękne spędzenie Dnia Niepodległości. 44 do 20. Bardzo nam się to podoba, że z roku na rok jest coraz więcej uczestników. 54. 104. Do końca biegniemy! I już teraz zmieniamy kategorię na gimnazjum. Będziemy biegli w drugą stronę, także proszę się ustawić do dopingu na tamtą stronę i oczywiście oczyścić ścieżkę rowerową. Startuję kategorię gimnazjum. Jeszcze jedna osoba z gimnazjum. Myślę, że chłopcy będą dżentelmenami i puszczą dziewczyny z przodu. Uwaga, będę startował was. Na miejsca. Start! Muszą sobie radzić. Także jak widzicie Państwo, jest dość duże uniesienie terenu na samym końcu trasy. To jest bardzo duży wysiłek, 1,4 km. Mam nadzieję, że będzie głośny doping na mecie. Ścieżki, tutaj proszę zejść. Biegną, biegną, walczą o pierwsze miejsce. Biegną, biegną. Pierwszy numer 37, drugi 86 i trzeci 85. Walka do końca, pięknie. Ale słaby doping, drodzy Państwo. Tak stoicie, oni tak ciężko pracują na te medale. A tu żadnych oklasków nawet nie ma. Trochę wyślijcie swoje rączki, swoje gardła. To jest zawsze przyjemne, kiedy na mecie jest doping. Biegniemy do końca. Największy wysiłek pod górkę. Do mety. Brawo. Super. Biegnij, biegnij. I mamy pierwszą dziewczynę, pierwszą kobietę. 82 numerek. Brawo, pierwsze miejsce w kategorii dziewcząt. Numer 82. Drugie miejsce z kategorii dziewcząt. Numer 83 to chyba koleżanki. I trzecie miejsce. Numer 94. Brawo. Biegniemy, biegniemy do końca.
chłopakiem. Ja byłem szósty. A tam który byłeś? On był tym chłopakiem, który był ten. Ja przed Markiem byłem. Nie, Marek był przeczytał. Co? Marek był przeczytał. Ja byłem szybciej, tylko że ja tu wszedłem. Marek. Czy mamy wszystkich? Czy mamy wszystkich uczestników na mecie? Czy już wszyscy dobiegli? Jeszcze jedna dziewczyna biegnie. Dobrze. Jeszcze jedna uczestniczka do nas zmierza. Pamiętajcie, żeby dodać ci otuchy na samej mecie. Biegnie, już ją widać. Biegnij do końca! Już jest bliziutko! Natasza, bo tam użyłem markami, wiesz? Gdzie jest Nada? Jeszcze 100 metrów! Brawo, brawo, dasz radę! Chodź, 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 chodź! Jeszcze tylko troszkę zostało! Zaraz odpoczniesz! Brawo! Drodzy Państwo! Dopingujemy! Brawo, brawo! Ślicznie! I tak zakończyliśmy bieg w kategorii gimnazjum. Teraz pozostała nam ta najbardziej emocjonująca kategoria Open. Ja nie pytam o reguły. A żeby tak zostało do końca, panie z przodu, panowie za paniami. To nie wiem, co państwo na to. Czy się ostańcie, że są głosy, bo wiesz, co się chodziło? Tak wiem na terazie, bo ciężko będzie policzyć. Trzeba równo. Już wszystkich z kategorii Open poproszę na start. Poproszę o wyzerowanie zegara. Tu już jest ważny, bardzo czas. Zwykla i meta. Niestety końcówka pod górkę. Nie może być dla was za łatwo. W końcu jesteście najstarsi, najbardziej doświadczeni. Także myślę, że tutaj w tej kategorii sam pan Wójt wystartuje. Dwa słowa otuchy doda. Przede wszystkim dziękuję wam za tak liczny udział w tej naszej imprezie corocznej i myślę, że miło będziemy spędzać ten czas, ten bieg. Życzę wszystkim wygranej. A kto nie wygra, to tak was wygramy, bo uczestnicząc w tak szczytnym przedsięwzięciu, jakie są biegi niepodległościowe, ma uczcił to święto urodziny naszej ojczyzny. Po zakończeniu będziemy wręczać medale i nagrody. Życzę wam jeszcze raz wszystkiego dobrego, łatwej trasy i jak najszybszej mety, żeby każdy z was był zwycięzcą. Startujemy. Poproszę już wszystkich o opuszczenie ścieżki, zwłaszcza tu na początku, gdyż mamy bardzo dużą grupę do wystartowania i pan Wójt będzie startował. Na miejsca. Biegli i pobiegli. Tak, wielka grupa biegnie specjalnie z okazji Święta Niepodległości. Piękny cel, piękne święto, piękne, radosne święto, które wspólnie tutaj w sportowym duchu spędzamy. Tu w Mije Kozakowo na ścieżce rowerowej między Pogórzem a Pierwoszynem. Tutaj przebiegać, żeby dodać im otuchy głośnym dopingiem. Każdy z was ma tyle
sił, żeby dopingować starszych. Mam tu na myśli młodszych biegaczy. Dobrze wiecie, jak miło jest na mecie lub na trasie słyszeć okrzyki. Także bardzo, bardzo proszę o głośny doping naszych biegaczy z kategorii Open. Była pokonywana ta trasa w 3 minuty 40 sekund, a tu taki piękny czas. Dopingujemy! Brawa! Teraz górki! Biegniemy, biegniemy! Dawaj! Mężu! Ładnie, ładnie, teraz górki! Mężu! Uwaga, większa grupa biegnie, proszę, szerzej! Dziewczyny, pięknie! 4 minuty! Biegniemy, biegniemy! Pierwsza pętla, 4 minuty, 13 sekund. Spokojnie, ażeby dobiec do końca, trzeba sobie dobrze siły rozłożyć. Trudny odcinek. Tak wydaje się bardzo łagodny, ale w rzeczywistości to jest bardzo duże wzniesienie. 50 sekund. W dniu dzisiejszym jest udział. To jest najważniejsze. I z tego każdy uczestnik powinien być bardzo dumny, że Święto Niepodległości spędza na sportowo. A my bardzo się cieszymy, że jest to właśnie u nas, w gminie Kosakowo. Brawo! Mamy 5 minut 30 sekund. Biegniemy, spokojnie. Z numerem 154 czas 9 minut. Również piękny czas. 148 czas 9 minut 5 sekund i mamy pierwszą kobietę. 136 numer i druga kobieta 122. 9 minut i cię dodaje ci utuchy. 133, 9 minut 30 sekund. I mamy następnych uczestników. Połowa trasy, 10 minut. Pięknie. Dawaj. 10 minut, połowa trasy. Oby druga połowa była tak samo. Agnieszykiem biegnie elegancko. 10 minut 25 sekund. Brawo, biegniemy dalej. Bardzo szybko biegną panowie. Tu jest dużo łatwiej. Teraz bardzo trudny będzie przed nimi finał pod górkę z Pierwoszyna. I trzeci uczestnik już też zmierza do nas. Numerek 130. I mamy 11 minut 40 sekund. Ja bym jakby tak widziała zegar, to by było fantastycznie. Ja poproszę bardzo, bardzo głośny doping, też naprawdę wyraźnie wyprzedził całą resztę. Do końca walczysz, 15 minut 22 sekundy. Jeszcze troszeczkę. 29, 30, 32, 15 minut 32 sekundy. Zróbcie miejsce dla pozostałych biegaczy. Mamy pierwsze miejsce. Numer 134. Brawo!
Nie przeszkadzamy w biegu. Wchodzimy na ścieżkę, biegną następni uczestnicy. Aga, pytacie? Biegacze zajęli pierwsze trzy miejsca. Nie wyklucza to, że w kategorii mieszkańców gminy nie wygra kto inny. Słyszę, że to Grześ, to Grześ. Taki doping, kto jest doping? Proszę zobaczyć, brawo! Jak pani pięknie dopinguje pana Grzesia. Brawo, to był piękny doping. Brawo za pani. Pięknie brawa. Zobaczcie, ile panów zostawiła z tyłu. Brawo, numer 136. Brawo. Gratulujemy. To tam biegnie? I biegnie trzecia pani, trzecie miejsce spośród kobiet. Tutaj panowie walczą o miejsca. 125, trzecie miejsce. A oni dopiero? Oni już kończą? A oni to już kończą? Tak. Oni kończą? Tak? Tutaj biegną. Brawo! 143, 139. Dobra. I ostatni chyba. Zejdźmy też na przycisk, co jeszcze wracają. 123. A gaduje, gaduje. I walczymy do końca. 133 i 126. Siłę na końcu! Brawo! Ale dobrze! Brawo! Tutaj taki pan elegancki, pięknie! Piękny finał! O, a tutaj mamy pana! Jeszcze tylko jedna pętelka! Piękny bieg! Końcówka jest zawsze bardzo trudna, ale tu pani walczy pięknie! Następna pani biegnie. Pięknie. Świetnie. Sztorm mocny pod niebieskimi namiotami. Gdyż będziemy potrzebować około 15-20 minut, ażeby wypisać dyplomy i wtedy będziemy wręczać nagrody. Daj kluczyki. Chcę się ubrać ciepło. Czyli ta jajecznica pomogła. Pięknie przebiegł. Oczywiście, że bardzo pięknie przebiegł. Jestem bardzo dumna z mojego męża. Niepodległości zawsze jest wesołe, rodzinne i pełne sportowych emocji. Mieliśmy dzisiaj również oczywiście mszę niepodległościową. Były składane wiązanki pod pomnikiem w Kosakowie. A teraz wszyscy tutaj wspólnie spędzamy czas na sportowo, ażeby uczcić Święto Niepodległości, 94. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Biegniemy!
starszy zawodnik. Starszy od brata od wójta. Tutaj pan wójt mówi, że biegnie najstarszy uczestnik. Starszy dwa lata od wójta. Tak, bo dobra. Brawo! Ja nie wiem, panie wójcie, to pan wójt też powinien biegać. Cieszę się, że pan tutaj dzisiaj z nami biegał. Dlaczego ten pan nie ma głosu? Młoda jest, ona jest na w kategorii 03 szkoły podstawowe dziewczyny. I tak, trzecie miejsce zajęła Julia Rybińska. Wielkie brawa! Julka dostaje oczywiście nagrody od pana wójta. A tu masz dyplom. Dyplom i ma medal, który otrzymała na mecie. Drugie miejsce otrzymuje Kinga Ranachowska. Brawo! Gratuluję. Kinga otrzymuje również nagrody. Wielkie gratulacje i dyplom, a medal otrzymała na mecie. I pierwsze miejsce, kategoria 03, Szkoły Podstawowe Dziewczyny dla Joanny Dżugan. Wielkie brawa! Asia dostaje złoty medal od pana wójta, dostaje statuetkę od pani wiceprzewodniczącej Rady Gminy Kosakowo i dostaje dyplom od pani sołtys wsi Kosakowo. I oczywiście nagrody. Wielkie brawa i poproszę się ustawić do zdjęcia ładnie, tak? O tak, obracamy dyplomy, pokazujemy. Wszyscy dyplomy, tak? Dziękujemy bardzo. Wielkie, wielkie brawa. I teraz przechodzimy do chłopców z kategorii 03 szkoły podstawowe. I tak, trzecie miejsce zajął Paweł Bukowski. Wielkie brawa! Pawełku, tam, tak jak pokazywałam, z tamtej strony, tak jak dziewczynki się też ustawiały. Gratuluję, Paweł. Jeszcze Paweł dostaje nagrody, dostaje... Dostał medal i ma dyplom. Drugie miejsce Maciej Kaczorowski. Brawo! Maciuś otrzymuje nagrody, ma już medal i otrzymuje dyplom. I pierwsze miejsce w kategorii 03 szkoły podstawowe chłopcy dla Konrada Szczepaniaka. Brawo! Złoty medal, statuetka, dyplom i nagrody. Piękny zestaw z naszych biegów niepodległościowych 2012. I również piękne uśmiechy do zdjęcia. Bardzo dziękujemy. I mamy, zamknęliśmy tym samym kategorię 03 i przechodzimy do kategorii 4-6 szkoły podstawowe dziewczyny. I tak, trzecie miejsce zajęła Aleksandra Dżugan. Wielkie brawa! Otrzymuje oczywiście nagrody, dyplom i ma medal. Drugie miejsce otrzymuje Weronika Zając. Wybiegała sobie drugie miejsce. Zając było.
I pozostało nam pierwsze miejsce, kategoria 4-6, szkoły podstawowe dziewczyny. I zwyciężczynią jest Katerina Tomajdo. Katerina z Rumi dostaje medal złoty, statuetkę, oczywiście nagrody i dyplom. Dziękujemy bardzo. I przechodzimy do kategorii 4-6 szkoły podstawowe chłopcy. Trzecie miejsce dla Radosława Nowickiego. Brawo! Pan wójt wręcza oczywiście nagrody, dyplom i medal. Drugie miejsce, Dawid Tymiec. Brawa, ale drodzy Państwo, wszyscy biją brawo. Ja wiem, że już troszkę czasu minęło, ale to oni są zmęczeni, a nie rodzice. Rodzice powinni tutaj klaskać. I pierwsze miejsce, Emil Reszczyński. Brawo! I już zdjęcie wspólne poprosimy. Zbierzamy się ładnie. Piękna pogoda zamówiona. Pięknie. Tak, to jest prawda. Piękna pogoda jest zamówiona na dzisiaj. Naprawdę nam dopisała ani wiaterko, ani deszczu. Jeszcze słoneczko nam wyszło. I przechodzimy do kategorii gimnazjum dziewczyny. Trzecie miejsce dla Wiktorii Jachorek. Wiktoria, zapraszamy do nas. Brawo. Robi. I oczywiście dyplom, medal i nagrody. Drugie miejsce dla Ewy Bojkę. Ewa, zapraszamy. I również nagrody, dyplom i medal. Z koło łeby, jeszcze nuży, to nuża. Brawo, tak jest, tak daleka do naszej gminy Kozakowo na biegi, pięknie. I pierwsze miejsce w kategorii gimnazjum dziewczyny dla Joanny Stawasz. Brawo. I tutaj jest złoty medal, statuetka, dyplom i nagrody. No i jeszcze minuta dla fotoreporterów, to ja tutaj sobie gdzieś stanę. Już gotowa spikerka. Dziękujemy bardzo. Oj, nic się nie stało, tylko daszek spadł. I teraz kategoria gimnazjum chłopcy. Trzecie miejsce, Wiktor Gabor. Śpiewająco wybiegał. Tak, śpiewająco wybiegał, bo Wiktor nie dość, że biega, to jeszcze pięknie śpiewa. Pięknie wybiegał trzecie miejsce. Fantastycznie być tak utalentowanym w wielu kategoriach. Drugie miejsce, Adam Jęczmień. Brawo. Adaś, gdzie jesteś? Idzie do nas. I pierwsze miejsce dla Kamila Knurka. Wielkie brawo! Złoty medal od pana wójta. Dyplom od pani sołtys. I statuetkę od pani radnej gminy Kozakowo. I wspólne zdjęcie. Dziękuję bardzo. I przechodzimy teraz do tej najbardziej emocjonującej kategorii.
Open. Tak? Dobrze, i teraz jeszcze taka mała informacja. W kategorii Open, kto odbierze nagrody, jest od razu proszony po oczywiście naszym zdjęciu tutaj do pań w namiocie, żeby poczekać i podpisać protokół odbioru nagrody, tak? Bardzo proszę, żeby o tym nie zapomnieć, gdyż formalności musi być zadość. Także kategoria Open kobiety. I tak, zaczniemy od trzeciego miejsca dla Elżbiety Tuwalskiej. Wielkie brawa! Pięknie! Tutaj są już w nagrodach bony zakupowe o odpowiednich wartościach pieniężnych, także dlatego trzeba te protokoły podpisywać. Drugie miejsce dla Katarzyny Konkel. Są to bony zakupowe do sklepu sportowego. Można wybrać sobie, co się chce. A tutaj trzeba tylko złożyć autograf. I pierwsze miejsce, kategoria Open, kobiety dla Natalii Kas. Wielkie brawa, wyprzedziła niejednego mężczyznę na trasie. Oczywiście złoty medal, statuetka, nagroda, dyplom i teraz wspólne zdjęcie. Bardzo dziękujemy. I teraz przechodzimy do kategorii Open Mężczyźni. Trzecie miejsce dla Dawida Bulmana. Brawo! No ta pierwsza trójka to naprawdę odstawiła całą resztę niesamowicie. To już chyba profesjonalni biegacze. Drugie miejsce dla Damiana Zagulaka. Brawo! I pierwsze miejsce dla naprawdę wyraźnego zwycięzcy, dla Grzegorza Cybulskiego. Wielkie, wielkie brawa, panie Grzegorzu. Pan Grzegorz otrzymuje złoty medal, otrzymuje statuetkę, dyplom i oczywiście nagrody. Główna nagroda to bon towarowy do sklepu sportowego. Dziękujemy bardzo. I przechodzimy do ostatniej kategorii. Została nam ta, myślę, dla wielu z Państwa najważniejsza kategoria, bo kategoria naszych mieszkańców, mieszkańców gminy Kozakowo. Tak sobie pomyśleliśmy w zeszłym roku, że za mało naszych mieszkańców wygrało, więc robiliśmy specjalną kategorię właśnie dla Was, nasi drodzy mieszkańcy. I tak rozpoczniemy od kobiet. Kategoria Open Gmina Kozakowo Kobiety. Trzecie miejsce zajęła pani Natalia Murawska. Wielkie brawa! Tu również będzie trzeba podpisać protokół, bo tu również są bony towarowe. Wszystkiego dobrego. Drugie miejsce dla Magdaleny Styk-Fiałek. Wielkie brawa. Pani Magdo, zapraszamy. Drugie miejsce w naszej gminie. Pięknie pani je wybiegała. Prosimy. Gdzie pan mieszka? Złote Piaski. Pani na Złotych Piaskach w Kozakowie mieszka. O. Przepraszam. Dlatego tak trenuję, bo ma dolecony autobus. I pierwsze miejsce, kategoria gminy Kozakowo, kobiety dla Sylwii Bazan. Wielkie brawa! Wielkie, wielkie brawa! Również proszę pamiętać, żeby podejść do podpisania protokołu. I ja poproszę oczywiście wspólne zdjęcie.
Bardzo, bardzo dziękujemy. Jeszcze raz wielkie, wielkie brawa dla naszych pań z naszej gminy. Pięknie reprezentowały gminę Kosakowo. I teraz panowie, którzy reprezentowali naszą gminę. I tak, trzecie miejsce dla Tomasza Czaplickiego. Brawo! Jeszcze reprezentuje Sztormusy zespół Kukarski. Drugie miejsce dla Łukasza Baranowskiego. Wielkie brawa! Nasi reprezentanci, tutaj z Rewy, pan Łukasz. I kto wygrał? Kto wygrał? Tak, Grzesiu Kropidłowski, wielkie brawa! Tak, pięknie, pierwsze miejsce z kategorii Gmina Kosakowo dla pana Grzegorza Kropidłowskiego. Proszę również pamiętać o małym autografie na protokole, a my teraz wspólne zdjęcie do naszego pisma urzędowego. Bardzo, bardzo dziękujemy. Jeszcze tylko autografy. A my, drodzy państwo, serdecznie wam dziękujemy za udział dzisiaj. Ja myślę, że tutaj jeszcze dwa słowa od pana wójta. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za udział, za zabawę z nami razem tutaj z okazji tego święta, naszego narodowego święta, urodzin Polski. Zapraszamy na przyszły rok, a przy okazji zapraszam na inne imprezy, które są publikowane w naszym biuletynie, na stronie internetowej, na plakatach. Najbliższe sportowe to zawody szachy o Puchar Wójta Gminy Kosakowo 23 w sobotę. Dziękuję, zapraszamy na następny. Dziękujemy bardzo.